Witajcie. Dzisiaj chwileczkę chciałem wam powiedzieć o egzaminie IELTS. Z uwagi na to, że często pytacie mnie, jak wygląda taki egzamin. No i znowu mamy samolot, chwila przerwy. Strasznie się ci rozlatały. A więc jak to wygląda z egzaminem IELTS? Jeśli staramy się o wizę studencką i chcemy studiować na angielski w Australii, nie musimy zdawać tego egzaminu oczywiście, ponieważ z uwagi na to, że będziemy uczyli się języka. Jeśli chcemy startować na kurs zawodowy bądź studiować na wyższej uczelni, musimy zdać egzamin IELTS bodajże na 7. Jest to egzamin akademicki bodajże do sprawdzenia we własnym zakresie. W celach imigracyjnych, jeśli staramy się o wizę imigracyjną, główny aplikant musi zdać co najmniej na 6. Im więcej, tym lepiej. Im 7, 8, 9 to są dodatkowe punkty. Więc jeśli ktoś dobrze zna angielski, warto spróbować zdać wyżej. Aha, mamy następny samolot. Się dzisiaj rozleciały. Poczekam, aż przeleci. Więc wracając do IELTS-a w celach imigracyjnych. Żeby w ogóle móc aplikować o wizę, musimy mieć zdany egzamin na 6 z każdego członów. Egzamin składa się z 4 członów, to jest ustny, pisemny, czytanie i pisanie. Wszystkie 4 człony muszą być zdane na 6. Z każdego dostajemy punkty i każdy musi być na 6 lub więcej zdany. Jeśli zdamy na więcej, to musimy, jeśli chcemy mieć 7 punktów, musimy każdy człon zdać na 7. Partner osoby, jeśli migrujemy jako małżeństwo bądź jako partnerzy, druga osoba aplikująca też powinna mieć zdany egzamin, na co najmniej 4,5. Jeśli nie zda, płacimy 4800 dolarów bodajże dla tego partnera, żeby się nauczył na miejscu. Potem szkoły już mamy na miejscu za darmo tak naprawdę dla takich osób, które nie potrafią mówić, są na wizie, że tak powiem, stałego pobytu, ale są partnerami nie mówiącymi, potem mogą się uczyć angielskiego już za friko. Co jeszcze mogę wam powiedzieć na temat tego egzaminu? Pytacie, czy egzamin jest trudny? Moja druga połowa twierdzi, że egzamin był dosyć trudny, podchodziła do niego kilka razy, w końcu się udało. Zdawała około 7, ale zawsze coś tam wychodziło poniżej 6, jakiś człon, w końcu się udało, zdała całość. Jak ja to widzę, ja musiałem zdać na 4,5 i martwiłem się, że nie uda mi się zdać na 4,5. Udało mi się zdać na 6, może nie całe 6, bo tam było chyba 2 razy 5,5 i 2 razy 6. Ale udało mi się za pierwszym razem i byłem z siebie bardzo zadowolony z tego powodu. Może nie doceniałem swojego angielskiego, że jest na takim poziomie, a nie innym. Czy jest trudny? To już jest indywidualna sprawa. Jak mówicie, jak piszecie. Czy doszkalać się? My wzięliśmy kilka lekcji przed Skype'a u Brytyjki mieszkającej w Polsce. Myślę, że nam to dosyć pomogło. Ja napisałem kilka esejów, bo czułem się bardzo słabo z pisania. Mam następny samolot, poczekam chwilę. Czy był trudny? To już jest indywidualna sprawa, jak to mówi, jak to się czuje. Trzeba spróbować sprawdzić się. Można znaleźć przykładowe testy na internecie, jak to wygląda i sobie spróbować samemu wypełnić w domu, zobaczyć, ile się punktów dostanie. Jest też troszeczkę egzamin na inteligencję. Warto pamiętać o tym, że warto strzelać, jeśli się czegoś nie wie, bo nie ma z tego ujemnych punktów, a to jest test, więc można coś czasami trafić dodatkowo. No, mówienia i pisania raczej nie strzelimy, bo to jest napisanie eseju oraz jakiegoś listu, z tego co pamiętam, a mówienie, no to po prostu rozmawiamy ja rozumiem, z jakąś Brytyjką bodajże na tematy, które mają w książce. Jest tych tematów tam kilkaset, chyba mogą sobie wybrać jakieś. Co do przygotowań do niego, są przykładowe testy w internecie, można ściągnąć, można sobie znaleźć. Można wziąć jakieś lekcje doszkalające, jeśli czujemy się dosyć dobrze, warto pouczyć się z kimś, kto ma doświadczenie z tym egzaminem i kto nas ukierunkuje, czego się spodziewać, jak to zrobić, jak to może pójść. Z mojej strony to chyba tyle na temat tego egzaminu. Egzaminy odbywają się w Warszawie i w kilku innych miastach, w Wrocławiu chyba, bodajże Poznaniu. Do sprawdzenia na stronach British Council, na stronach polskich British Council, bo British Council to organizuje w Polsce. Ja miałem organizowany jeden dzień, to było samo mówienie, czyli spotkanie z osobą, z native speakerem, z nauczycielką angielskiego w siedzibie British Council i rozmowa z nią, ona to oceniła. Nie za wysoko, do 5,5 tylko. Z czego byłem niezadowolony, ponieważ z mówienia myślałem, że dostanę najwyższą ocenę tak naprawdę. Cała reszta, czyli pisemne czytanie i pisanie,
Ojej. Cała reszta, czyli pisemne czytanie i słuchanie odbywało się jednego dnia w wynajętym w jakimś hotelu, w jakiejś sali konferencyjnej. Egzamin trwał chyba około 4 godzin. Kilkadziesiąt osób na sali, bardzo dużo obcokrajowców zdających w Polsce ten angielski, pewnie potrzebny im na studia w Polsce. Generalnie oceniam pozytywnie, nie uważam, żeby to był jakiś straszny, trudny egzamin, no, ale oczywiście jest to ważna sprawa, żeby to zdać, więc ludzie się stosują, ja też się stosowałem, no, ale w końcu się udało. Podchodziłem tylko raz i tyle, co mogę na temat powiedzieć. Powodzenia Wam mogę życzyć z tym egzaminem. Nie stresujcie się, jedźcie, zdajcie i miejcie papier. Naprawdę nie jest to trudny egzamin, tak mi się wydaje. Adaś, papa. Pa.